Mała wioska Dulce w stanie Nowy Meksyk ma mniej niż 3000 mieszkańców. Ta niewielka społeczność od lat była siedliskiem mrocznych teorii. Ogrom ufologów z całego świata uważa, że ukryty jest tu ściśle tajny, 7-piętrowy obiekt, który jest dziś znany jako baza Dulce. Dulce jest zamieszkiwane głównie przez rdzennych mieszkańców i jest siedzibą rezerwatu Apaczów. Mimo niewielkiej populacji, okolica przyciąga dużą liczbę turystów z całego świata. Grupa ufologów organizuje coroczne spotkania, na których podróżują przez te tereny, próbując odkryć tajemnicę tego miejsca. Chociaż plotki o podziemnej bazie obcych działającej wokół Dulce były silne od lat, ważne jest, aby pamiętać, że istnienie rzekomego obiektu nie zostało dotąd udowodnione, mimo że raporty i opowieści o nim są bardzo dobrze udokumentowane. Historie zaczęły wychodzić na jaw w połowie lat 70., kiedy Gabriel Valdez, pracownik władz stanu Nowy Meksyk, zgłosił szereg niepokojących zniknięć zwierząt, które po odnalezieniu okazywały się słabe, a ich ciała nosiły ślady, jakby ktoś robił im coś bardzo złego. Valdez posunął się nawet do stwierdzenia, że był świadkiem pojawienia się statku kosmicznego na niebie, blisko miejsca, gdzie podobno znajduje się baza Dulce. Mówił, że również znalazł krowę, która miała w sobie coś bardzo dziwnego. Początkowo myślał, że to po prostu cielak, ale szybko zauważył, że nie przypomina to żadnego znanego zwierzęcia, ale raczej coś, co łączy gen zarówno zwierząt, jak i ludzi. Według jego słów to coś miało dziwną paszczę jak u żaby, ramiona i nogi przypominały małpę, ale miało też wygląd bardzo przypominający człowieka. Valdez był pewny, że to wszystko to dzieło kogoś niezwykłego. To dlatego, że w pobliżu tej krowy znalazł jakieś dziwne przedmioty, które pikały. Jak twierdził, z pewnością nie było to dzieło żadnego drapieżnika, gdyż one raczej nie korzystają z technologii. Zdaniem Valdeza to dzieło albo obcej cywilizacji, albo dzieło ludzi, którzy po cichu zabierają ludzi i zwierzęta do swoich tajnych miejsc, by tam przeprowadzać naprawdę mroczne prace, które mogą tworzyć nowe gatunki, które będą dysponowały niezwykłymi zdolnościami zwierząt, ale inteligencją ludzi. Michael Barkun, politolog, powiedział, że w pobliżu zwierząt, które znikały i nagle się pojawiały, często było widać tajemnicze pojazdy, które z ogromną szybkością poruszały się po niebie. Dodał również, że region przygraniczny Colorado-Nowy Meksyk stał się skupiskiem zarówno obserwacji UFO, jak i raportów o znikających zwierzętach. Te stwierdzenia spotkały się z dużym zainteresowaniem na całym świecie. Fizyk i biznesmen o nazwisku Paul Bennewitz rzekomo przechwycił sygnały elektroniczne w Dulce, które, jak twierdził, pochodziły z głębin pod powierzchnią Ziemi i były skierowane na cel, który podobno był tak wysoki jak żadna konstrukcja na Ziemi. Wraz z rosnącym krajowym, a nawet globalnym zainteresowaniem dziwnymi zdarzeniami na tym terenie i twierdzeniami narodziła się legenda bazy Dulce. W 1982 roku Bennewitz stwierdził, że baza istnieje, a następnie opublikował w 1988 roku artykuł zatytułowany Projekt Beta, opisujący najlepszy sposób, by poznać prawdę o tej konstrukcji. W maju 1990 roku John Lear, były pilot, pracownik władz i syn wynalazcy odrzutowca Learjet, stwierdził, że zebrał 4 niezależne potwierdzenia, że 7-piętrowa baza Dulce rzeczywiście istnieje. Posunął się nawet do szczegółowego opisania różnych gatunków kosmitów, które, jak powiedział, odwiedziły tę konstrukcję. Kolejne niezwykłe twierdzenia pochodziły od Phila Schneidera, który twierdził, że jest byłym pracownikiem władz. Schneider twierdził, że był zaangażowany w budowę tej niezwykłej konstrukcji. Schneider wygłosił kilka publicznych wykładów na temat podziemnej konstrukcji i wysunął wiele roszczeń do rządów współpracujących z kosmitami. Jego najsłynniejsze oświadczenie pojawiło się na wystąpieniu w 1995 roku, w którym twierdził, że podczas początkowych etapów budowy bazy Dulce władze napotkały obce istoty właśnie w miejscu budowy pod ziemią. Nie tylko twierdził, że widział te istoty na własne oczy, ale powiedział, że był świadkiem potężnego konfliktu między władzami a obcymi formami życia. Jak twierdził, widział potężne światła, które unosiły się nad ziemią. W trakcie konfliktu między władzami a obcymi, jak twierdził, stracił niestety pewne części swojego ciała. Schneider powiedział, że rząd USA i obce podmioty zawarły porozumienie pokojowe. Schneider twierdził, że jako inżynier rządowy pracował przy budowie bazy kosmitów i widział, jak około 60 osób straciło życie podczas tamtejszego konfliktu, ludzi i pozaziemskich istot. Ostatecznie konflikt według słów inżyniera zakończył się pokojowym rozwiązaniem. Inżynier twierdził, że widział m.in. szarego kosmitę o ogromnym wzroście. Badacz twierdził, że na całym świecie jest ponad 1000 podziemnych baz, a 129 znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Czy mówił prawdę? Kto wie. Tym bardziej, że rok po swoim wyznaniu odebrał sobie życie. Przynajmniej takie jest oficjalne wyjaśnienie. Podobno podziemna baza w Dulce jest podzielona na różne poziomy tego, co się tam dzieje. Jeden poziom służy na eksperymenty dotyczące manipulacji umysłami, usuwania wspomnień czy robienia prania mózgu. Inny poziom to miejsce, gdzie łączy się różne gatunki w jeden. Pracuje się, by stworzyć istotę o cechach ludzi, zwierząt, ale i istot pozaziemskich. Najgorsza jednak jest tak zwana sala koszmarów, gdzie podobno dzieją się najmroczniejsze rzeczy i planuje się, jak powoli przejąć władzę nad planetą. Światowe gwiazdy, które obraziły Polskę. Link do filmiku w opisie. Światowe gwiazdy, które obraziły Polskę. Link do filmiku w opisie.